zajmowano się, no chociażby kwestia relokacji, nawet pan przewodniczący Donald Tusk przyznał rację, więc wygląda na to, że polityka dotychczasowa naszego państwa, pani premier Beaty Szydło, dziś też podpisuje się z pewnością pod tym pan premier Mateusz Morawiecki, była słuszna. Oczywiście ten list, o którym mówi w tej chwili ojciec przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, napisany przed szczytem jeszcze Rady Europejskiej, w którym stwierdza pan przewodniczący, że system kwotowania uchodźców okazał się nieskuteczny i podzielił państwa członkowskie, to jest powtórzenie tylko tego, co polski rząd mówił od początku. Ja przypomnę, że od wielu miesięcy również tę tezę przedstawiałem na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, że cały system kwotowania i relokacji przymusowej uchodźców nie ma sensu, że stawia się pod pręgierzem państwa takie jak Polska czy Węgry, które nie przyjęły ani jednego uchodźcy. Nie ma państwa, które przyjęły kilkunastu uchodźców, już są zostawiane i nie są piętnowane, tylko dlatego, że podporządkowały się woli Brukseli. I zwróciła uwagę na komisarzy w prasie niemieckiej, która zauważa, że przewodniczący Rady Europejskiej po prostu powiedział prawdę. Czyli innymi słowy, jak ojciec to sformułował, przyznał rację polskiemu rządowi i rządowi Węgier. Natomiast z tego co wiem, wywołało to nerwowe reakcje niektórych polityków, jak chociażby pan kanclerz Niemiec, choć nie jestem do końca pewien, czy ten list nie był konsultowany, bo podejrzewam, że wszystkie tego typu decyzje jednak są konsultowane. Pan Jana Tajaniego, czy niektórych komisarzy Unii Europejskiej, którzy nadal dziś obstają przy tym, że należy relokować uchodźców i postrzegają to w kategoriach moim zdaniem źle pojmowanej solidarności, ale nie ma wątpliwości, że ten system podzielił państwa członkowskie, a nie popchnął do przodu sprawy w kierunku jej rozwiązania. Kwestia Brexitu, bo chyba przyszła już druga faza. Pan premier Morawiecki, tak jak mówił w sprawie migracji, głos polskiego rządu zaczął coraz lepiej się przebijać. Tak też mówi, że w sprawie Brexitu polskie interesy zostały zabezpieczone. To cieszy, początku zapowiadaliśmy, bo chcę przypomnieć, że europosłowie wybrani z Prawa i Sprawiedliwości tworzą grupę polityczną z brytyjskimi konserwatystami. Jesteśmy z nimi w ścisłym kontakcie i zapowiadaliśmy, że to będzie priorytetem naszej współpracy, ale także wsparcia działań rządu, bo jemu trzeba tutaj oddać zasługi, żeby zaopiekował się polskimi obywatelami na Wyspach. I to był ten główny priorytet, który w wypowiedzi pana premiera zostaje w tej chwili dotrzymywany, bo jeszcze negocjacje trwają. Oddaj babo, ty złodziejko! Oddaj, 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 oddaj te pieniądze. Oddaj, oddaj te pieniądze, kiedy żyją młode żądze. Oddaj dobra babo te pieniądze. Oddaj dobra babo. Zostaje zachowany, a ten tak zwany haracz, który Unia Europejska początkowo określiła na kwotę około 100 miliardów euro, zmalał do połowy, a może jeszcze mniejszej kwoty. Mówi się w tej chwili o 40 miliardach euro, które miałyby zapłacić Wielka Brytania. Tak, same afery, także państwo zobaczą, ile złodziei, także ile złodziei. Ile mamy tych złodziei? Panie profesorze, pan premier spotkał się z prezydentem Francji, Macronem. Podobno jednym z głównych tematów była procedura praworządności, ten artykuł 7, który, no pytanie, czy to ma nam spędzać sen z powiek, czy też nie, bo do podpisu prezydenta trafią projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tak zdecydował Senat. Przygotowane przez Kancelarię Prezydenta projekty zakładają m.in. zmiany procedury wyborów członków KRS-u oraz wprowadzają możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów. Tutaj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i stanowi wypełnienie obietnicy wyborczej. No ale dzisiaj spotyka się Platforma, mają takie
wielkie spotkanie Warszawy i Schetyna zaapelował o powołanie wspólnego prezydium klubu PO i Nowoczesnej. Firmy pod choinkę. Nawoływanie do kolejnego puczu. Firmy jak pod choinkę. Jak to się miało do tej procedury praworządności, to do tej pod opozycji, która nas donosiła cały czas jako państwo, donosiła rząd. Niektórzy nawet udzielając wywiadów mówili o tym, że no, Komisja Europejska czy Unia Europejska powinna być bardziej choinkę. Taka restrykcyjna i nieustępliwa. Zapraszam do reklamy. Z nami, czy jest szansa na taki artykuł, że siódmy rząd zostanie wprowadzony, czy to byłby niebezpieczny precedens i państwa członkowskie się na to nie zgodzą? Po pierwsze, reforma wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich leży w gestii ich parlamentów, a także propozycji rządowych. I jeszcze ta reforma nie nastąpiła. Są to firmy pod choinkę. Są to firmy pod choinkę. To jest mafia reprywatyzacji. To, aby go wdrożyć, finalnie potrzeba jest zgoda wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Radio obrotowe, radio poruszające się, radio ruchome, radio wszędobylskie, radio ambitne. Zapraszamy. Zastosować wstępny mechanizm, czyli stwierdzenie poważnego zagrożenia w państwie członkowskim, a do tego potrzeba jest 4/5 28 krajów członkowskich, bo tu jeszcze nie wiadomo jak liczyć Wielką Brytanię, która występuje. Lekko licząc, tutaj potrzeba na zablokowanie przynajmniej 6 krajów i niektórzy właśnie liczą, że można byłoby nawet mój mąż, ale to już stanowiłoby poważny liczył się ze mną wciąż. I w prasie zachodniej komentatorzy zastanawiają się, to jest czy mafia, tego typu sformułowanie, czy głosowanie złodzieje, wciąż złodzieje, którzy wspierani byli przez komunistów, to złodzieje ratunku. I policja bywa na ich usługach. I tak ciebie na grenadierów aresztowała, żeś krzyczała, durna babo, po co w niebo głosy? To były nie te czasy, aby ciebie ratować. No ile? 5-6 lat temu, 7-8. To było, że ciebie wyprowadzili z komisariatu na ulicy Grenadierów, żeś wrzeszczała, żeby na Umińskiego ciebie na 2 doby posadzić. A robili to nieoficjalnie, bo nie mieli prawa ciebie aresztować. Chociaż tylko teoretycznie. Teraz wszystko przeglądają. Teraz także tego komornika Borsuka sprawdzą, który się połasił na mieszkanie Saska 42, mieszkania 14. Janek Witek przed swoją śmiercią powiedział nie oddać mieszkania Żydowi, bo Janek Witek złodziejstwem się brzydził. Gdy mu pożyczyłam trochę pieniędzy, to Jan Witek wtedy, kiedy żył w nędzy, szybko zaraz pieniądze mi oddawał. Nie chciał moich pieniędzy w kieszeni nosić, nie chciał cudzych pieniędzy w kieszeni trzymać, bo Janek Witek był niechciwy na pieniądze. Proszę Państwa, tu jest wszystko nagrywane. Proszę Państwa, teraz nawet w restauracjach podglądali. W restauracjach złodziei podsłuchiwali, że tutaj rok temu w lecie było, że jak wypuścili mordercę z więzienia, a raczej on nie uciekł, to ja myślałam, że on gdzieś tu się kręci. Gdzieś ciebie za szyję pochylicy. Ludzie, proszę Państwa, się bali takich sytuacji, bo Warszawa, chociaż jest wielką wiochą, 3 miliony mieszkańców, to ludzie jednak, proszę Państwa, są przesądni, a że ten tego zna. I tak się dziad gapi na dziada, gad gapi na gada, a żebrak na żebraka.
Ja sama byłam przedwczoraj na klatce u nas na Igańskiej 20, bo miała przyjść pani Bocian z firmy pożyczkowej. Się spóźniła, no to tam pogadałam z tą naszą staruszką, prababcią w okienku na klatce, która pilnuje porządku. No i zostawiłam zresztą jej też 100 zł, żeby przekazała. Dobrze było, nic się nie stało. Także proszę Państwa, muzyka Radia Concita, komentarze Radia Concita. Tutaj Anitka do nas też dzwoniła, żeby się poskarżyć na konfidentów, na tych, którzy współpracują, proszę Państwa, a to z jakąś babką, która stoi w Pałacu Prymaszcowskim z listą i na Wigilię, żeby tej Anity nie wpuścić. Wigilia jest dla wszystkich, nie powinny być jakieś restrykcje. A jednak, poza tym konfident pójdzie do tej dziadówy, do zakonnicy na Saskiej, ten taki kulawy, proszę Państwa, z laską, co jej tam głupot naopowiada. Tam nawet poszła Rumunka, ten Ireczek, do tej zakonnicy. Także zakonnica na Saskiej Kępie jest pod wpływem. A w ogóle ta zakonnica katolicka na Saskiej Kępie katolickiej, w katolickiej Warszawie jest do niczego, bo ona teraz ludziom, jak jest potrzeba, nie mają w co się ubrać na zimę, to ona w ogóle ciuchów nie wydaje. Także proszę Państwa, głupi na głupim w Warszawie, jeden na drugiego się gapi, udaje, że go zna. Albo wiesz, jak oni tych świadków Jehowy naśladują, podszywają się pod świadków Jehowy, udają świadków Jehowy. To jak Biblii w ręku nie mieli, nie czytali, ślepota, ciemnota, głupota średniowieczna, to po co będą udawać świadków Jehowy? To, że ja mówię Państwu tutaj, że ten Patryk Jaki podobny jest do Jacka Listkowskiego, który był pionierem, tak jak bardzo wielu z nas, w czasie stanu wojennego i po, to był bardzo dobry czas, bo świadkowie Jehowy zresztą zawsze byli gorliwi, no ale wtedy zwłaszcza, kiedy był stan wojenny, bo jak był kurs w Radzyminiu, proszę Państwa, to ci, którzy przyjechali z Suwałk, to do Suwałk nie mogli wrócić, no bo nie wolno było tak jeździć w czasie stanu wojennego pociągami, bo były przepustki, obowiązywały przepustki. No ale że już do domu nie musi wrócić, bo jest napisane w Biblii, kto będzie bardziej miłował ojca niż matkę, bardziej niż mnie, powiedział Jezus Chrystus, nie jest mnie godzien. Także widzicie Państwo, gorliwie świadkowie Jehowy działali, głosili w czasie stanu wojennego i już. Doprowadziła do odwołania konferencji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tę konferencję organizował Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Kolegium Medicum, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie i redakcja pediatrycznych zeszytów pediatrii. Otwarcia konferencji miał dokonać ksiądz profesor Lucjan Szczepaniak. To jest osoba szeroko znana i wysoce ceniona w Krakowie, posiadająca interdyscyplinarne wykształcenie z doktorem habilitowanym nauk teologicznych, bioetykiem, lekarzem medycyny. Jako moderatorów konferencji zaplanowano dwóch profesorów. Pierwszy profesor z Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, drugi jest dyrektorem Instytutu Pediatrii Wydziału Kolegium Medicum UJ, ale także kierownikiem kliniki kardiochirurgii dziecięcej. W gronie prelegentów trzy osoby posiadały habilitację. Kolejne dwie osoby stopień naukowy doktora. Oficjalne stanowisko uniwersytetu to jest jedna sprawa, ale cała rzecz rozegrała się na drodze nieoficjalnej i my doskonale o tym wiemy, że są wokół Uniwersytetu Jagiellońskiego, środowiska aborcyjnych i partii Razem był właśnie doktor inżynier Antoni Ziemba, który miał wygłosić referat na temat obrońcy życia świadek wiary. Przypomnijmy, doktor Antoni Ziemba jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, współzałożycielem Ukrypiaty Modlitwy Obronie Porządnych Dzieci, to odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej do Zasługi dla Oświaty i Wychowania, medalem Przyjazna do Obrony Życia, współpracownik Naukowy Politechniki 40-letnim stażem, wygłosił setki konferencji, wykładów dla młodzieży szkolnej, młodzieży akademickiej, był przyjmowany w murach Uniwersytetu Medycznego w Mielcu. Czy jesteś tą cyganką? Zadławiłaś się mleka szklanką. Bo ty jesteś tą cyganką.
bo to, tak jak pan mówi, ja myślałem, że tam jakieś ciało bojowe, czy jakiś desant był zamówiony na tą konferencję, ponieważ dyrektor szpitala, profesor nauk medycznych Krzysztof Fryderyk, na dobę przed konferencją pisemnie poinformował kapelana szpitala, księdza profesora Lucjana Szczepaniaka, o odwołaniu i tłumaczył, że odwołuje, kierując się bezpieczeństwem pacjentów. Więc właśnie się zastanawiam, kto tam został zaproszony, jakie działo bojowe, czy jaki czołg, że no, przestraszyliśmy się tego i wyraźliśmy się o zdrowie pacjentów. Tak? Także proszę Państwa, mafie reprywatyzacyjne. No temat złodziei to bardzo ciekawy temat, ale... Może nas ktoś chce tu zamordować? A co my się mamy tu bać? A kogo? Poczętą w wyniku gwałtu, te spotkania pod tym samym, pod tą samą argumentacją odwołano również na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W grudniu teraz wykluczono to nie pojęte. Ale dlaczego te działania są tak skandaliczne? Dlatego, że partia polityczna dyktuje władzę Uniwersytetu kryteria organizacji symposium. Ale to przepraszam, czy mamy rozumieć, że władze zapisały się do partii? Mieszkała. No niestety, te działania są jawne. Proszę się bać. Proszę się nie bać. Upolitycznienia to najbardziej prymitywnymi metodami. Gdzie tu pani kiedy? Gdzie tu pani kiedy jechała? Autonomię Polskiego Uniwersytetu i pokazują, podważają prawo do prowadzenia rzetelnej, obiektywnej, merytorycznej debaty akademickiej. Proszę zwrócić uwagę, że przedstawiciele partii nie podjęli wysiłku dysputy naukowej z prelegentami, ale wymusili na władzach UJ szpitala odwołanie konferencji, strasząc właśnie pikietami. Jest to jawny dowód stosowania przemocy. Równocześnie jest to strategia również izolacji studentów medycyny, bo o nich tutaj jest szczególnie walka, nie tylko od argumentacji środowisk pro-life, ale od rzetelnej wiedzy naukowej, zakresu medycznych, humanistycznych i społecznych, która potwierdza godność osobową dziecka nienarodzonego. Wiedzy, która wpisuje się w obszar personalistycznego paradygmatu prokreacji, personalizmu przynależnego, odpowiedzialnego rodzicielstwa. Proszę ojca, ja myślę, że... Tylko jeżeli tak właśnie dalej będzie... No to ja nie mówię, że tak ma być z przeciwną stroną, ale Mary Wagner za to, że w sposób pokojowy upomina się o obronę życia dzieci nienarodzonych, tym samym o serce matki i ojca i lekarza, bo te serca też bierzemy pod uwagę, życie, sumienie tych ludzi. Ona trafia do więzienia i lata spędza w więzieniu. No to co nam zostanie? Tylko więzienie i cały czas życie w lęku przed jakąś dyktaturą. Mary Wagner, Mary Golem. Jaka skala reakcji społecznych miałaby miejsce, gdyby tę konferencję odwołano pod naciskiem Prawa i Sprawiedliwości? Mielibyśmy zmasowane ataki. Mało tego, na uniwersytetach w Polsce zorganizowano by czarny czwartek, piątek czy poniedziałek, w których akademicy odmówiliby prowadzenia zajęć naukowych. Ta sprawa odbiłaby się szerokim echem w Unii Europejskiej. Pani Milczary, mieszkała koło Marek. Pani Milczary, mieszkała koło Marek. Spraw zagranicznych domagano by się dymisji z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pokazuje ta zmowa milczenia po odwołaniu tej konferencji w gronie środowiska akademickiego Krakowa i ogólnopolskiego. Oczywiście pomijam tutaj medialny przemysł pogardy, jakim obdarzono osobę doktora inżyniera Antoniego Ziemę w mediach mainstreamowych, że środowisko akademickie jest przesiąknięte ideologią lewacką. Nie tylko. Uważam, że trafnie tę sytuację ocenił arcybiskup Jędraszewski właśnie w czwartek na spotkaniu w ramach dialogu świętej. Ja mnie tutaj przytoczę. Jakie dziady to? Dopiero to tu widać? Jakie dziady? Jak kradli nam mieszkania? Zobaczmy z tym, że taka prawda, że tu tych złodziei to jak już mieszkanie zabrali. To przecież mieszkania nie oddali. Teraz. No już oni będą sprawdzać. Będą sprawdzać, ale mieszkania już nie oddadzą, tak żeby nie wiedzieć. Zagwarantowania niezależności, apolityczności, wolności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już złodziejka się połasiła. W swoim statucie określił się następująco. Uniwersytet działa w tej zasadzie wolności badań naukowych i nauczania. Kształci i wychowuje kadrę naukową zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji. W duchu szacunku dla prawdy. Niestety
działania Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym tragicznym dla historii UJ-u roku pokazują, że mamy do czynienia ze skrajnym lewactwem w gronie nie tylko władz uniwersytetu, ale i wykładowców, które nie ma nic wspólnego z tym owym duchem szacunkiem dla prawdy w uniwersytecie. Można byłoby się dziwić, że w państwie demokratycznym, państwie prawa, partia polityczna odważy się dyktować i określać standardy naukowe uniwersytetowi, oceniać kwalifikacje pracowników naukowych, wybierać tematykę wygłaszanych referatów. Co prawda, pewna mentalność i też kultura umysłowa partii razem nie dziwi, że podejmują tego typu działania, ale zadziwia fakt, że tak szacowna uczelnia Uniwersytet Jagielloński jest tutaj uległy dla marginalnego protestu społecznego. To była zaledwie garstka osób, która podpisała się pod tym protestem skierowanym do rektora UJ, do prorektora do spraw badań naukowych, do różnych osób, które pełniły władzę nie tylko w Kolegium Medyków, ale w Uniwersytecie Szpitalu Dziecięcym. Osób, które, powiedzmy sobie szczerze, chcą weryfikować kompetencje naukowe pracowników i ich przygotowanie medyczne, równocześnie samych nie posiadając. Podważanie czy stawienie argumentu, że niektórzy prezydenci, a to tylko i doktor Antoni Ziemba, nie posiadają wykształcenia medycznego, jest absurdalne, dlatego że to pokazuje tendencję do partializacji osoby, że badania na uniwersytecie nie mogą być prowadzone wyłącznie dotyczące dynamizmu osobowego w okresie prenatalnym z perspektywy biomedycznej. A gdzie jest aspekt moralny, gdzie jest aspekt duchowy, gdzie jest aspekt psychiczny, gdzie jest psychopedagogika prenatalna, czyli ten przedmiot badań właściwy dla nauk społecznych, dla nauk humanistycznych, dla nauk teologicznych. Panie Piotrze, jeżeli mogę, bo w tej petycji do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o odwołanie konferencji Prawo Dziecka do Życia, jaką złożyli w poniedziałek, to tak dosyć krótko, bo konferencja była dawno przygotowywana, a tutaj tak szybkie działanie, takie pisanie na kolanie, złożyli w petycję w poniedziałek przedstawiciele partii Razem. Mówią tak, chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii. Więc pytanie, czy władze uniwersytetu wzięły pod uwagę, kto pisze, czy ci ludzie mają też jakieś kompetencje, żeby taką petycję wystosować, żeby taką konferencję zablokować. No odbiera się doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie, który ma 40 lat doświadczenie, jeżeli chodzi o wykłady, ale też i w kwestii obrony życia w Polsce, uświadamiania sobie tego, no bo o jakim zdrowiu będziemy mówili, kiedy w świetle prawa chcemy zabijać dzieci i nie dać im prawa do życia, co więcej, pozwolić matce, ojcu zabić dziecko i jeszcze w tym wszystkim uczestniczyć lekarzowi, który jest powołany do ratowania życia, a nie odbierania życia człowiekowi. Oczywiście, że tak. Ja osobiście odnoszę wrażenie, że... Kancelaria, tak jak ta złodziejka, kancelaria w Łodzi, też 5200 musimy zapłacić. 5200 musimy zapłacić. Tutaj nie bywają bohaterów. Nie wiadomo, czy to mało jest napięć, czy to mało prądu, czy ja. Szczepania, który heroicznie bronił tej konferencji, na tyle, na ile mógł. Ale kiedy my podejmujemy kwestię religii, o której ojciec chciał wspomnieć, ja muszę przyznać, że my musimy naprawdę zerzeć szeregi i przeprowadzić szeroką akcję protestacyjną do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo jeżeli partia Razem potrafi wykluczyć poszczególnych prelegentów i odmowy środowiska... Działania przemocowe posługując się strategią kłamstwa. ...tej konferencji. Mało tego, no niestety środowiska aborcyjne są ściśle związane z całą siecią klinik aborcyjnych, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Mafie reprywatyzacyjne. Proszę Państwa, u nas doprowadzają do tragicznej decyzji o aborcji, potem pozostawiając ich samym sobie. I wtedy właśnie wkracza tego typu organizacje, jak Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i doktor inżynier Antoni Ziemba, który prowadzi skuteczną, efektywną od 40 lat kampanię edukacyjną, informacyjną, bo informacje nie się kręci, to każdy niech wie. Podstawową kategorią formującą pozytywne postawy wobec życia ludzkiego, ale prowadzi również działalność charytatywną, mało tego poradnictwo rodzinne. Ci rodzice poranieni po aborcji, syndromami aborcyjnymi, zgłaszają się do takich instytucji jak nasze stowarzyszenie i to my musimy świadczyć pomocy. Doprowadza się ludzi przy pomocy pokrętnej, niestety pokrętnej argumentacji pseudonaukowej do decyzji o aborcji, ja bym to nawet nazwał o wiele mocniej. Jest to rodzaj jakiejś prostytucji naukowej.
widzicie osoby pojmujące stopnie naukowe, mieniące się jako autorytety w danym środowisku, wykorzystują właśnie te tytuły i posiadany autorytet tylko i wyłącznie do walki ideologicznej, nie chcą prowadzić rzetelnej dyskusji naukowej dotyczącej choćby konsekwencji aborcji, związków pomiędzy aborcją a antykoncepcją, konsekwencji aborcji w wymiarze psychospołecznym, także i w wymiarze życia rodzinnego dla kolejnych pokoleń. Te tematy są przemilczane. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy spojrzymy na mapę akademicką Polski, taki przedmiot jak pedagogika prenatalna wykładany jest wyłącznie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie spotkałem tego typu przedmiotu na jakiejkolwiek innej uczelni. Także przedmiot pedagogika rodziny jest włączany w innych uniwersytetach w zakres pedagogiki społecznej, marginalizowany i pomijany. Tylko na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim względnie w działach teologicznych w Polsce jest ten przedmiot wykładany jako odrębne zagadnienie. Nie mówiąc już oczywiście o odpowiedzialnym rodzicielstwie. To pokazuje, że na poziomie akademickim sprzedaje się i promuje wyłącznie ideologię libertyńską, ideologię lewacką, ubraną w opakowania pseudonaukowych określeń. Bez limitu. Aplikowaną, no to jak jest bez limitu, to powinno cały czas chodzić, a dziadostwo kłamliwe. Przykre jest to, że Uniwersytet Jagielloński, który podkreśla tak ścisłe związki swoje z Janem Pawłem II, który szczyci się tym, że Jan Paweł II uzyskał stopień doktora habilitowanego na wydziale teologicznym, dzisiaj rozmienia się sprawą Jan Paweł II, będąc na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wygłosił przemówienie do środowiska naukowego w Polsce, wskazując podstawową misję Uniwersytecie służb prawdzie. Niestety dzisiaj, albo na szczęście, dzisiaj nie da się już podważyć faktu o godności osobowej dziecka nienarodzonego na poziomie profesjonalnego dyskursu naukowego, badaniami naukowymi czy wynikami badań naukowych. Wszelkie tego typu argumentacje, które podważają fakt, że życiem ludzkim mamy do czynienia od momentu poczęcia, są wyłącznie argumentami ideologicznymi, argumentami wręcz dogmatycznymi, które zarzuca się środowisku pro-life. Bogaty dorobek nauk medycznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych. Nie chcemy złodziei. O czym? No właśnie o tym, czy życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia przygotowało znakomitą publikację o nazwie Ekologia Prokreacji, która zbiera argumenty właśnie pro-life, potwierdzające w sposób rzetelny stanowisko Kościoła katolickiego. Chcesz się pozbyć tej reklamy? No i nie mogę. Tego typu publikacje mieści w sobie badania naukowe w czasopism medycznych, w czasopism społecznych o randze ogólnopolskiej. Nie chcę tego, no nie chcę. To pokazuje, że środowiska pro-life mają pewną rzetelną argumentację. Kler jest manipulacyjny, bo jak nie z tej dostępnej. Stosują tylko i wyłącznie przemoc. Dziękuję. Czyli tak jak za czasów komuny, tak i teraz niby za czasów demokracji, tym bardziej musimy bardzo świadome działania podejmować. Dziękuję bardzo Panie Piotrze za rozmowę, dziękuję za komentarz. Wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże. Naszym gościem był Pan Piotr Guzdek, koordynator spraw pogrzebu dzieci martwo urodzonych w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę. To był ostatni głos w audycji Aktualności Dnia, 7 minut po 14. Przed nami wiadomości, które przekaże Justyna Kendra i Piotr Zembrzyski. Trzech oficerów marynarki wojennej, ofiary komunistycznych władz, spoczęło w powstającej na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni kwaterze pamięci. W pogrzebie, który miał państwowy charakter, uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, a także przedstawiciele rządu, IPN-u, parlamentarzyści i samorządowcy oraz wojsko. Wcześniej w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Kustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. 16 grudnia 1952 roku na podstawie wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego straceni zostali komandor podrucznik Zbigniew Przybyszewski i komandor Stanisław Mieszkowski oskarżeni o próbę obalenia władzy ludowej. 4 dni wcześniej rozstrzelany został skazany w tym samym procesie komandor Jerzy
Piotrze Staniewicz. 65 lat czekali wierni obrońcy polskiego wybrzeża na godne upamiętnienie. Dziś Polska spłaca ten dług wobec bohaterów niezłomnych, podkreślił prezydent Polski Andrzej Duda. Mimo starań ówczesnych totalitarnych władz nie udało się wymazać pamięci o tych niezwyciężonych bohaterach, dodał. Rozpoczęliśmy już obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tej niepodległości, której oni bronili. I cieszę się ogromnie, że w tym tak ważnym dla Polski momencie możemy tym wielkim żołnierzom Rzeczpospolitej, marynarzom, oddać należny im hołd. Wierzę w to, że to miejsce, ta kwatera, stanie się swoistą świątynią dla mieszkańców Gdyni i dla ludzi polskiego morza. Miejscem, gdzie można pochylić głowę przed bohaterami, marynarzami, którzy nigdy nie spoczęli w swojej służbie dla wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Którzy zginęli jako żołnierze niezłomni, którzy nigdy nie przestali realizować swojej służby dla nas i dla polskiego państwa. Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć niezłomnym! Trzej oficerowie w okresie II Rzeczpospolitej służyli w marynarce wojennej w kampanii 1939 roku walczyli na Helu. Ich miejsce pochówku przez długie lata nie było znane. IPN zlokalizował je w ostatnich latach w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Rada Krajowa PO wybrała dziś nowy zarząd partii. Przewodniczący formacji Grzegorz Schetyna dziękował Hannie Gronkiewicz-Waltz za jej dotychczasową pracę. Sama nie wzięła udziału w obradach Rady. Według polityków Platformy jest chora. Jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz już kilka miesięcy temu zapowiadała, że nie będzie ubiegać się o miejsce w zarządzie swego ugrupowania. Deklaracja ta padła z ust prezydenta Warszawy, gdy na jaw wychodziły nowe fakty w sprawie złodziejskiej reprywatyzacji w mieście. Gronkiewicz-Waltz, mimo apeli ze strony kolegów, nie stawiła się także na komisji weryfikacyjnej. Poseł Jan Mosiński uważa, że poprzez ten krok PO nie pozbędzie się wizerunku ugrupowania, które jest zamieszane w aferę reprywatyzacyjną. Decyzja władz Platformy Obywatelskiej nie jest zaskoczeniem. Pytanie, dlaczego tak późno, to po pierwsze, i po drugie, dlaczego nie potrafili równie dobrze i skutecznie wymóc na Hannie Gronkiewicz-Waltz obecność na obradach Komisji Weryfikacyjnej. No ale jak widzimy, nie za bardzo chyba Platformie zależało na tym, aby... A wcale nie musiała uczestniczyć. To za jakiś krętacz, Joszusz. Tak jak ja mówię, że maluję mieszkanie, ale ja mogę zlecić malowanie mieszkania. Ja nie muszę własnymi rękami mieszkania malować. Tak samo jak i Biblia mówi, że raz mówi, że Jezus chrzcił, a raz, że Jezus nie chrzcił. Przecież Jezus zlecał chrzest. Chrzczenie, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chcąc je w imię Ojca i Syna. Proszę Państwa, Jezus zlecał. Jezus nie musiał osobiście wszędzie chrzcić, bo Jezus by nie dał rady. Jako cielesny człowiek, nawet jest napisane, że wszystkich cudów, wszystkich rzeczy, których dokonał Jezus Chrystus, wszystkie one nie są opisane w tej księdze, bo się po prostu nie zmieszczą. To po to bzdury. Im więcej się uczy, żeby nakraść, żeby nacwaniaczyć, na salce sanować, łysy, gruby facet i głupoty gada. No. Nie uczestniczyła. Wcale nie musiała uczestniczyć. Wystarczy, że ma to w paluszku. Ona dobrze wie, ile nakradła. Ona dobrze wie, ile ludzi nakradli, ale potem już mogła też i nie wiedzieć, ile ludzie nakradli, ale ważne, że im sprzyjała. Za dupę ją i won. No to ty nie wiesz, co się robi ze złodziejkami. Ona jest osobą publiczną i trzeba ją naświetlić dobrze. No. Radio kończy. Ponieważ ludzie ofiarowali swoje bursztyny ze swoich zbiorów na budowę ołtarza. Tak powstała suknia bursztynowa, pierwsza bursztynowa Patrykiaki, Patrykiaki. Ołtarz jest wotum narodu za odzyskaną wolność, więc powstaje dla chwały Boga. Więc musi być największy, abyśmy mogli tą wdzięczność i orędownictwo Matce Bożej wyrazić najchłonniej, jak umiemy, najpiękniej, jak umiemy.
Ołtarz pamięci w gdańskim kościele jest największą na świecie realizacją architektoniczną wykonaną z bursztynu. Dotychczas była nią bursztynowa komnata z powierzchnią 78 metrów kwadratowych. Pomysł stworzenia ołtarza zrodził się w 2000 roku. Dzieło zainicjował ówczesny proboszcz kościoła świętej Brygidy ksiądz Henryk Jankowski. Za projekt odpowiada Stanisław Radwański, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego głównym wykonawcą jest Mariusz Trapikowski. 6 polskich skoczków narciarskich wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w szwajcarskim Engelberg. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki miał 4. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot. Stefan Hula zajął 9. miejsce. Piotr Rzyma 17. Kamil Stoch 37. Nerwowa 40. Jako to zmodernizowany i w ubiegłym roku skocznik wynosi 144 metry i należy do Słoweńca Domena Plica. Wczoraj zbliżył się do tego wyniku na wierzchu Dawid Kubacki, osiągnął 142 metry. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 16. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wartość życia w Kościele Demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek spotkania w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Dziękuję pani Mando. A co pani sprawia największą radość? Nie wiecie, bo dzisiaj też o takie radości mówimy. Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, kochana rodzino Radia Maryja. Z wielką radością pragniemy Państwa zaprosić na wspaniały koncert kolędowo-noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i solistów scen polskich. Koncert odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku 27 grudnia o godzinie 18. Natomiast od godziny 14 w gmachu Filharmonii będzie trwała akcja informacyjna Pokój Ludziom Dobrej Woli, podczas której uczestnicy dowiedzą się, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Psycholodzy, terapeuci, prawnicy i osoby na co dzień zajmujące się pomocą rodzinie będą udzielać porad oraz konsultacji i rozdawać ciekawe materiały informacyjne. Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy także drobne upominki. Biura i koła przyjaciół Radia Maryja z terenu archidiecezji gdańskiej i nie tylko prosimy o pełną mobilizację. Podejmijmy się trudu organizowania wyjazdu na to kolejne niesamowite spotkanie. Punktem koordynującym organizacyjne działania i odpowiedzialnym za rezerwację biletów jest Biuro Radia Maryja działające przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka w Gdyni u redemptorystów. Bezpłatne wejściówki można rezerwować w godzinach prac biura. We wtorki od 10 do 13, we czwartki od godziny 14 do godziny 17 oraz telefonicznie u pani Jadwigi 536 640 922 536 922. Organizatorów prosimy o odpowiedzialność. Nie pozwólmy, aby jakiekolwiek miejsce było puste. Zamawiajmy tylko biletów, które naprawdę potrzebujemy. Kobieta to będzie wcześniej zarezerwowane bilety będzie można odebrać w dniu koncertu w wyznaczonym miejscu w Filharmonii. O szczegółach naszego spotkania będziemy Państwa na bieżąco informować na antenie Radia Maryja. 27 dzień miesiąca grudnia, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Koncert kolędowo-noworoczny. Koniecznie spotkajmy się. Nie zaraz, dziadu, tylko w konsekwencji. Jak się nie będzie stawiała kilka razy, to wiadomo. Wspólnej modlitwy, czas Adwentu. Przygotowujemy się, drugi tydzień Adwentu. Dobra, już koniec. Następny. Przygotowujemy się modlitwą również do Świąt Bożego Narodzenia. Telefony dla tych, którzy może chcieliby poprowadzić modlitwę. No bo kręci patent, zdenerwował się. Agresja, stres, nerwowość wynika albo z tremy, ale taki szpaniak i taki salceson tremy przecież nie ma. Thank you.
witamy serdecznie. Kto będzie się z nami modlił? Marianusz Pruszkowa, Barabienie Pokalanego Poczęcia Świętszym Epipatrzy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże, będzie ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Panie, które raczyłeś się zamieszkać w łonie dziewicy, niech cała ziemia Cię wielbi w tej przedwieczornej godzinie. I wiem też, jak ale ja nie głosowałem. Jesteśmy przy rekompensacji, ale niech pan się wypowie na temat rekompensacji. Widzę, że pan już jest zdenerwowany, ale problem polega na tym, że chyba nie ma żadnych powodów, żeby podważać kompetencje Trybunału kierowanego przez Andrzeja Rzeplińskiego, w tym składzie był pan Andrzej Biernat i stwierdził, że... Ona też dobrze ma tutaj tych szpiegów. ...sposób rażący naruszył konstytucję. No i był to ten, który złożył poprawki dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Gronkowa ma, Robert ma. A ja na koniec sobie pozwoliłem sam zabrać głos i przypominam panu, że akurat, może pan używać różnych argumentów, ale akurat jeżeli chodzi o łamanie konstytucji, to obawiam się, że w tej sprawie nikt nie ma z panem szans. I to stwierdził sędzia Rzepliński, a nie Patryk Jaki. Dlatego mam prośbę. Taki kręgacz. Przejdźmy do głosowania, jeżeli członkowie komisji się zgadzają. Czy dalej mamy kontynuować tą jałową dyskusję? Jaki krętek. No to głosujmy, tak? To zgłosił. Bardzo prosiłbym przyjść do głosowania nad uchwaleniem karą pani Kadyrogiewicz w ulicy. Wniosek formalny w pierwszej kolejności wydaje pod głosowanie wniosek formalny o przejście natychmiastowe do głosowania bez prowadzenia dyskusji. Kto z panów jest za tym wnioskiem? 5 głosów za, kto jest przeciw? 1 głos przeciw, kto jest się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały, stwierdzam, że komisja... Panie przewodniczący, chciałbym krótko się odnieść do tego, co pan mówi. Ale komisja postanowiła przejść do głosowania, dlatego bardzo mi przykro, ale musimy przejść do głosowania. Ja muszę respektować komisji, sam pan przed chwilą... Barbarza, Jezus tyle głosił, oni go zabili. Jezus tyle zrobił, a oni jeszcze jakieś wątki mieli. Kto z panów jest za ukaranie grzywną w wysokości 3000 zł. Panie przewodniczący, informuję pana, że... Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 5 osób było za, 3 się wstrzymały, 1 była przeciwna. Stwierdzam, że komisja postanowiła ukarać panią wiele tematów dzisiaj na wyszło. Pomodlić o przebaczenia, podstawowy temat. W związku z tym też wyjaśniłem sprawę, zamykam sprawę przed komisją i informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zabranego. No ja rado. I mój dzień. No wiedział. Józef Zień. Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję uprzejmie. Proszę wyłączyć radioodbiornik. Halo? Pomodlić się, pomodlić. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzina.
rodzicielką naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu najmilszemu synowi nas poddawaj. Serdeczne na siłę, żeby współpracować z komuchami, żeby współpracować ze złodziejami, żeby współpracować z jakąś tam mafią reprywatyzacyjną. A jeszcze czego? Przesławny potomków Dawida. Radio jest do słuchania. Proszę słuchać. Proszę słuchać. Oblubieńcze Boga Rodzice. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmądrzejszy. Módl się za nami. Aczkolwiek Józefie nami. Mówię w kolei świecki, nie wypada, ale na Mariolusie, bo to przecież rozdział od kościoła od Pani Kogu, ale on jeszcze, ale oni tam jeszcze. Powiedział za nami, że tekst Williama Szekspira oddają, odbijają to, jacy naprawdę jesteśmy, to co w nas jest, co czujemy, jak czujemy, jak jesteśmy skonstruowani, ale czy te teksty Jacka Grabowska łap złodzieja, bo Bielecki poszedł na ten, na basen pojechał, jemu ukradnie rower. Drogi rower. Nie wiem, czy ona jest taki bardzo drogi, ale więc ten lamentuje, ten płacze. Ale no, muszę przyznać, że nie tą drogą podążyliśmy tym razem. Czyli wychodzi pan z założenia, że komedia, nawet taka zbliżona do farsy, to jest to, co interesuje dzisiaj współczesnych widzów, którzy przychodzą do teatru. To jest ta droga, którą chce pan podążać jako reżyser? Nie ma jednej drogi, wie pani. No, tak, na taką realizację się zdecydowaliśmy. Po ostatniej realizacji olsztyńskiej była to kartoteka, w której spróbowaliśmy wspólnie zmierzyć się z jakąś kondycją. No nie boimy się dopowiedzieć kondycją współczesnego Polaka, który jest gdzieś rozpięty powodem z własnymi osobistymi spełnieniami, niespełnieniami i oczekiwaniami postawy wobec tego, postawy społecznej, postawy jako obywatel. Gdzie te tematy pożyłaliśmy na scenę i spróbowaliśmy przerobić i zmierzyć się z tym, zarówno my, aktorzy, jako taka inna, ważniejsza wypowiedź na temat tego, co wokół się dzieje się wokół nas. Po tamtej realizacji w najzwyczajniej świecie zrobić zupełnie inną realizację. Druk realizacji Szekspira jest prawdopodobnie nieskończona i jeszcze jest to najwyższy materiał, który dałby szansę również na realizację bardzo angażujące aktualnie i o dużej sile rażenia w aktualnej sile rażenia wręcz politycznego reżera. Wniosek jest jeden. Mimo upływu ponad 450 lat od napisania dramatu Wiele hałasu o nic, on ciągle rezonuje. Jak pan powiedział, myślę, że
warto przyjść do teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, aby się o tym przekonać. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Andrzej Majczak, reżyser przedstawienia Wiele Hałasu On. Dziękuję Pani. Dziękuję Pani. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina druga. Dziennikarze portalu twierdzą, że Berlin chciał przehandlować umowę w sprawie Nord Stream 2 w zamian za wycofanie się Polski i żądanie reparacyjnych. Do konkretnych rozmów dotyczących układu jednak nie doszło. Pomysł miał upaść w momencie załamania się rozmów o tak zwanej koalicji szlemańskiej. Chodzi o ewentualny układ wyborczy między HDK i liberałami zielonymi. Szef posła Grzegorza Długiego z ugrupowania PiS-15, autorem radowodu. Mateusz Morawiecki rząd wyszaleje, że polskie działania spotkały się z pozytywnym przyjęciem. Wspieramy teraz inicjatywy zewnętrzne w zakresie wsparcia stabilizacji. Szef rządu mówił o wsparciu finansowym dla Włoch zaproponowanym przez Grupę Wyszehradzką podczas rozmów z premierem Paolo Gentiloni. Przypomniał także o polskim wydziale finansowym w europejskich projektach wspierających Afrykę i bezpośrednich transportach pomocy. Do kwestii budowy logistyki gazociągu Nord Stream odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Który ma na celu uzależnić Europę Środkową jeszcze bardziej od gazu rosyjskiego. My chcemy się uniezależnić, powiedział szef rządu. Jednocześnie w Sejmie pracuje specjalny zespół mający oszacować kwotę reparacji, jakich od Niemiec może domagać się Polska. Warszawa, członkowskie podzielone, a różnica zdań premier Mateusz Morawiecki stawia na bezpieczeństwo i dobrobyt Polski na pierwszym miejscu, powiedział wicemarszałek Sejmu i radzie reformy prawa azylowego ma zapaść jednomyślnie, czy też większością głosów. Z unijnego szczytu. W Gdyni zostali pochowani komandorzy zamordowani przez komunistów. W uroczystości wzięły udział rodziny oficerów prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu i wojska, Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego. Na karę śmierci skazał Sąd Najwyższy Wojskowy 21 lipca 1952 roku na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżono ich o spisek w Wojsku Polskim. Wyroki wykonano 12 i 16 grudnia 1952 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Ich ciała pogrzebano w bezimiennych mogiłach. W uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w licencji oficerów, po której trumny z szczątkami w asyście wojskowej zostały przewiezione na ladetach armatnie na cmentarz. Tam prezydent Andrzej Duda przypominał. Po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pochód. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami należnymi jako bohaterom Rzeczypospolitej. A bratanek awansowanego pośmiercono na stopień kontradmirała Jerzego Staniewicza Maciej Staniewicz. Patrzę na to jak pewnego rodzaju oddanie hołdu tym ludziom, którzy zostali zamordowani w tył głowy, jak w Katyniu, pogrzebani pod chodnikiem, cementem zalani. Hołd oficerom oddali też mieszkańcy Gdyni zasługi dla obrony Węgrzeża Trwa bohaterom. To jest to sprawiedliwość po latach. Osoby, których pozbawiano dobrego imienia, honoru, spekulanci zarabiają na skokowym wzroście cen żywności. Koszt podstawowych produktów żywnościowych jest obecnie najwyższy od 5 lat, podobnie jak w wielu krajach europejskich. O sprawie napisał dzisiaj. W Austrii oficjalnie zakończyły się dwumiesięczne rządowe negocjacje koalicyjne pomiędzy ludowcami i konserwatystami. O szczegółach Adam Czartoryski. Austriacki rząd utworzy zwycięstwa październikowych wyborów. Austriacka Partia Ludowa UVP. Konserwatywna prawicowa Austriacka Partia Wolności SPD. Z jednej strony są mniejsze niż ubiegłoroczne zbiory, a z drugiej spadek zapasów danego produktu, na przykład masła. Do rządu wejść ma w sumie 9 przedstawicieli jego partii, jak również 7 koalicji konserwatystów. Przewodniczący Hans Christian Strache będzie pełnić funkcję wicekanclerza oraz odpowiadać za sport i administrację. Zgodnie z tradycją i protokołem przyszły kanclerz oficjalnie poinformował o składzie swojego rządu prezydenta Austrii Aleksandra Berdolena i członków obu partii. Nowy austriacki rząd ma zostać zaprzysiężony w przyszłym niedział. Zwiednia dla Polskiego Radia, z Akademii Finansów i Biznesu. Ponad pół miliona euro zapłacił nabywca szkieletu mamuta na
aukcji w Lyonie we Francji. Szkielet, zdaniem paleontologów, jest w idealnym stanie. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Eksperci podkreślają, że jest to wyjątkowy egzemplarz w skali ogólnoświatowej, gdyż zachował się w 80% szkielet samca znaleziono 10 lat temu w wiecznej zmarzlinie na Syberii, mówi paleontolog z Muzeum Przyrodniczego profesor Erik Wickler. Z wielu powodów to jest wyjątkowy okaz, przede wszystkim ze względu na rozmiary. To absolutnie gigant, ma 5 metrów 30 cm długości i 3,40 wzrostu. Waży pół tony, ogromny kły, każdy waży około 60 kg, ma długość 3 metrów. Nie na co dzień się z czymś takim spotykamy. Szkielet kupił właściciel firmy ze Strasburga, w Londynie, której widnieje właśnie mamut. Chciałby go ustawić w holu przy wyjściu do jego przedsiębiorstwa i ma nadzieję, że się zmieści. W ostatnich latach kupno okazów paleontologicznych stało się bardzo modne. Właśnie zawsze się to pomyślnie kończy. Amerykański aktor Nicolas Cage musiał oddać rządowi Mongolii okazyjnie kupioną czaszkę rzadko spotykanego dinozaura. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie duże, miejscami umiarkowane. Okresami przelotne opady śniegu, a na termometrach od 0 do 2 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 2. Powtórka programu. Niestety, Józef Piłsudski rzeczywiście był protektorem polskiego sportu. To z pewnością fakt niepodważalny. Być może on się tak często nie mówił, ale mimo wszystko urzędu marszałka jest doskonałą okazją, żeby to powiedzieć głośno, ale podkreślę, przypominając fakty z historii początków polskiego sportu w dwudziestoleciu międzywojennym. To właśnie dzięki marszałkowi dość szybko odbudowano polski sport. Marszałek sport kochał, oprócz ojczyzny kochał również sport i dzięki właśnie niemu dość szybko zawiązywały się kolejne kluby sportowe, zrzeszały się potem związki narodowe i dzięki temu dość szybko przygotowała polską reprezentację do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Także to jest niewątpliwie zasługa marszałka, który kochał sportowców, chodził na mecze. No i to jest dobry przykład dla dzisiejszych rządzących Polską, bo powinni wracać do tych wspaniałych spotkań z dwudziestolecia międzywojennego, czerpać z tej historii i uczestniczyć w wydarzeniach sportowych. To jest podstawą funkcjonowania każdego państwa, każdego narodu i tu niewątpliwie marszałek Józef Piłsudski położył nieocenione zasługi, że polski sport dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej, to właśnie dzięki niemu, bo otworzył serce, otworzył swoje różnego rodzaju instytucje na to, żeby polski sport szybko odbudował się po tylu latach niewoli i żeby polscy sportowcy mogli zabłysnąć na arenach nie tylko kraju, Europy, ale i świata. Tym wydarzeniem państwo rozpoczynają obchody stulecia niepodległości. Jak państwo będą chodzić? No, my koło nas nie chcieli, proszę państwa, bo te zerwane były podłogi z świadkowie tłumaczą, jakie się różnego rodzaju wystaw, prelekcji, różnego rodzaju konferencje. Kulminacją będzie duża wystawa Gwiazdy Sportu Niepodległej, na której zaprezentujemy najwybitniejsze postaci polskiego sportu międzywojennego. Będzie to około 20 sportowców, którzy również byli bohaterami nie tylko sportu, ale później w okresie II wojny i po wojnie byli bohaterami kraju. A gdyby pan tak kilka nazwisk mógł wymienić, to kto się najbardziej zapisał w polskim sporcie przez te 100 lat? No przede wszystkim musimy pamiętać o Halinie Konopackiej, bo to właśnie ona zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski na Igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku. Pani Halina Konopacka była zaciążniona z tyłu, jak żyła część mocy załamów. Właśnie jej osobie poświęcamy specjalny wieczór 31 sierpnia 2018 roku w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Zapraszam, odbędzie się właśnie wspomnieniowe spotkanie poświęcone Halinie Konopackiej, która zdobyła złoty medal olimpijski
starania o uzyskanie z dopłaty przyjmowanych przy ramach w naszym Ale to chcemy również pokazać i również inne kontrowersyjne nawet postaci, jak Ernest Wilimowski, pierwsza gwiazda naszej reprezentacji narodowej, o którym potem historycy wypowiadają się w sposób niejednoznaczny, ale fakt jest faktem, że Wilimowski był pierwszym, najwybitniejszym piłkarzem w historii naszej polskiej piłki nożnej. To również inne gwiazdy lekkiej atletyki przedwojenne, czyli Stella Walasiewicz, to Maria Kwaśniewska-Maleszewska, która żyła dosyć długo i której osobiście wręczał losowy medal.